cześć, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale z mapki Normalna Tajna Misja Roxa, słuchajcie, czyli mapka Czarnka. Druga część, w poprzedniej części mówiłem wam, że jak wbijecie 6000 łapensji w górę, to automatycznie, od razu pojawia się kolejny odcinek, no i właśnie teraz tak jest. Podejrzewam, że właśnie przekroczyliście tę barierę 6000 łapeczek w górę i kolejny odcinek się pojawił, więc dziękuję wam bardzo. Nie jestem pewien, ile wam to zajęło, ponieważ no wiecie, musiałem nagrać dla bezpieczeństwa wcześniej. Słuchajcie, jesteśmy na planecie 55, 56, coś tam, kurczę, no ale Subnautiki to jest planeta. Wszyscy ją doskonale rozpoznajemy. I słuchajcie, mamy tutaj pogadać z Roxem, aby zdobyć kamień ogniskujący oraz wziąć z tej planety ten, jak to się nazywa? Odtrutkę na chorobę Kar. No zresztą widzieliście poprzedni odcinek, więc wszystko wiecie, a jeśli nie, to serdecznie polecam, ponieważ fabuła w tej mapce jest tak zagmatwana, ale jest to bardzo, bardzo humorystyczna mapka, więc zapraszam do oglądania. Okej, dobra. W takim razie, mamy pogadać z Roxem, ponieważ zobaczcie, buduję tutaj już platformę z rakietą. W poprzedniej części dopiero wylądował i po prostu gdzieś tutaj na tej planecie się zadomawiał, a teraz mamy już, zobaczcie, Roxa w troszeczkę tutaj późniejszym stanie. Siema Roxu, co tam? Witaj, znowu tutaj? Tak, znowu się rozbiłem. A, bo akurat poszukuję surowców do budowy rakiety, aby uciec. No a co ty tu robisz? Muszę znaleźć potężny artefakt, znany kamieniem ogniskującym. Aha, okej. Powinieneś zapytać o niego Lewiatana Cesarskiego, jeszcze żyje. Cudem, telepatią może do ciebie przemówi. Aby go znaleźć, musisz popłynąć przez Lost River i kanion wulkaniczny. PS, jak tam będziesz, to możesz przy okazji zebrać 3 surowce? A jakie surowce? Siarka, widmowe ziele i reaktor elektryczny z Aurory. Nie trudno je znaleźć, oprócz reaktora w sumie nie masz wyboru. Musisz mi pomóc, no chyba, że chcesz tu zostać na zawsze. Pomogę ci, idę szukać tego Lewiatana i surowców. Okej, czyli tak. Siarka, widmowe ziele i reaktor elektryczny z Aurory. No to powodzenia. No to dziękuję, Roxu. Drugi Roxu idzie, słuchajcie, na misję. Kombinezon. Weźmy go ze sobą. Ej, gdzie jest kombinezon? A, dobra, już mam kombinezon na sobie. Jest to Night Vision i Water Breathing, więc cóż, panie i panowie, zakładamy naszą zbroję krowią i lecimy. Lecimy do Aurory. Myślę, że najpierw polecimy sobie do Aurory. Szkoda, że tu nie ma żadnej łódki, bo szczerze mówiąc przydałaby się. Tam coś w oddali jest, ale nie mam Optifine'a. Tutaj, zobaczcie, jest jakiś kanion. Tak, Optifine'a nie mam, ponieważ z tą paczką modyfikacji miałem problem, żeby zainstalować Optifine'a, więc o dziwo, niestety nie ma. Ale zobaczcie, Lost River teraz wygląda znacznie lepiej. No, Czarnek, dałeś tutaj radę. Kurczę, Czarnek, naprawdę, twoje mapki są świetne, muszę przyznać. Łypacz, patrzcie, łypacze tutaj są. Pokażcie mi tego łypacza. No, Subnautica. Ej, jest teksturka nawet łypacza, nie? No dobra, mogę z łypaczem pogadać? Czekajcie. Łypacz, koniec. Okej, dobra, nie możemy z nim pogadać niestety. Ale tu mamy kolejnego łypacza i jeszcze jednego łypacza, więc spróbujmy pogadać ze wszystkimi łypaczami. Może coś się uda dogadać, może łypacz będzie wiedział coś. Ten łypacz też nic nie wie. A ten łypacz coś może wie? Czekajcie. Halo, 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 łypaczu. Wiecie co? Mam pomysł na bardzo fajną mapkę. Co powiecie na to, żeby zrobić właśnie mapkę z modyfikacją NPC? Custom NPC i zrobić mapkę z, na przykład, że rozmawiam z zombiakami, rozmawiam z potworami, oni mają jakiś problem i na przykład problemy creeperów, powiedzmy, jeden odcinek, drugi odcinek to problemy endermanów, trzeci odcinek to tematyka, na przykład, nie wiem, wiedźm czy coś takiego. No super tematyczna mapka, czemu by czegoś takiego nie zrobić? Kim jest Nalworsze? Czy ja o czymś nie wiem? Nalworsze, Boże Święty. Co tu się stało? Kim ty jesteś, stary? Jaką on ma teksturkę? Zobacz, jaki skin, no i kozacki jest, nie? Nalworsze. Co ty robisz? Kim jesteś? Badam pozostałości tej planety. Ta substancja pozwoli mojemu szefowi na budowanie odmiennych droidów. Będzie ze mnie zadowolony. Jaki szef? GLaDOS, oczywiście. Sam jestem robotem. Ta substancja będzie bardzo potrzebna do budowy. Ostatnio GLaDOS jest wściekła. Ktoś ją okradł. To, a myślisz, że ja wiem? Nie mam zielonego pojęcia. Ej, słuchajcie, bardzo słabo grałem, bardzo mało grałem ogólnie w Portal, ale nie pamiętam, czy tam był jakiś wątek, że ktoś, że coś ukradliśmy i nie wiem. Napiszcie w komentarzu, jestem naprawdę ciekaw, ale wchodzimy do Aurory. Robot, kolejny robot, siemanko. Ja, witać, człowiek. Kim jesteś? Jestem robotem, ale zniszczonym. Jak to zniszczonym? Duża ryba zaatakować mnie, ja pokonać duża ryba, ale ja teraz zniszczony. Reaper Leviathan cię zaatakował?
Nie wiem, co to była za ryba. Jeżeli chcesz mi pomóc, to przynieś mi reaktor, jest na dachu. A droga na dach jest za tymi drzwiami. Ja za duży, nie przejdę przez nie. Dobrze, pomogę ci. Dobrze, ja tutaj poczekać. Okej, no to musimy jeszcze reaktor zdobyć, więc zobacz, ile mam tutaj questów. Miejsce badawcze 1. Okej, no dobra, śmigamy do góry. Miejsce badawcze 1. Tu nic nie ma, tu jest pustka, jak na razie. Ha, fajnie, prosta droga, nie musimy jakimiś korytarzami tutaj łazić, więc bez problemu trafimy. Okej, reaktor, on chce reaktor i tamten Roxu chyba też chciał jakiś reaktor. Dobra, czekajcie, co tu jest? Reaktor, 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 5 reaktorów, Boże Święty, jestem bogaty. Dobra, idziemy dalej. Nic? Pusto? Okej, to wracajmy się. Mamy 5 reaktorów, czyli Roxowi damy i tutaj temu robotowi też damy, więc myślę, że na lajcie wygraliśmy życie, że tak powiem, i uda się stąd wrócić. No dobra. Te teksturki są 60x64x64 czy 32x32? 32x32 chyba, ale są bardzo dokładne, mam wrażenie. Dobra, stary, robocie, masz. Dziękuję, człowiek, w zamian ja dać tobie to. Co ty mi dałeś? Ulumulu! Knockback 2! Ulumulu, dzięki robocie za ulumulu! Przyda się ulumulu! Nie mogę uderzyć tego robota. Nalworche. Nalworsz? To też jest pewnie znik skądś, ale nie wiem. Niestety nie wiem wszystkiego. Dobra, słuchajcie, płyniemy do Lost River. Zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. Pamiętacie Lost River z Subnautiki, nie? Chociaż nie wszyscy oglądali Subnautikę, ale to jest naprawdę niesamowita gra. Dobra, okej. Rozejrzmy się tutaj. Tam jest kolejny łypacz, sobie pływa. Myślę, że tutaj będzie wejście do tej bazy obcych. No i spotkamy lewiatana cesarskiego. O Jezus. Minecraft 1.13, pływanie, to jest naprawdę coś świetnego. Ładne te teksturki, muszę przyznać. No dobra, okej, wbijamy tutaj. Ale baza obcych, nie? O, czekajcie, są jest jakieś ciało. Znaczy kości w sumie. Yosil? Yosil? Jesteś jedyną osobą, która to zagląda od lat. Kim jesteś? Jestem Yosil, jedyny ocalały z katastrofy Aurora. Ale z tego co widzę, jednak nie jedyny. Ocalał jeszcze jeden, właśnie buduje rakietę. Potrzebuje widmowego ziela i siarki. Widmowego ziela nie mam, ale wiem gdzie jest, w Lost River. W tym domu jest jedynie przejście, otworzę ci, ale ja potrzebuję lekarstwa. Dziabnął mnie jakiś łypacz, ale nie był to normalny łypacz, był jakiś inny, miał zielone chrosty. Wszystko mnie boli, pomóż mi, czyli był zarażony karem. Aby to uleczyć, potrzeba enzymu 42, jest w biomie wulkanicznym. Biom wulkaniczny? Tam jest siarka. Tam jest zbyt niebezpiecznie, weź sobie ze skrzynki wszystko czego potrzebujesz. Jak znajdziesz ten enzym, wróć do mnie i mnie ulecz. Przejście do Lost River to ta klapa w podłodze obok tego trupa. W tej skrzyni jest jakiś dziwny kryształ, zabierz go, może tobie się bardziej przyda. Powodzenia. A, no i w Lost River i biomie wulkanicznym wyparowała woda. Nie wiem co się stało. Co? Okej, dobra. Uhuhu, prototype chestplate. O kurczę, co my tutaj mamy, zobaczcie. No i oczywiście mamy uszkodzony kamień ogniskujący, on jest uszkodzony, zobaczcie. Ale załóżmy sobie tę zbroję. Wydaje mi się, że może być ciut lepsza. Jakieś demoniczne. A to jest prototype chestplate. No i mamy, zobaczcie, jakąś zajebiaszczą broń. No, no powiem wam, że tak, to ja mogę iść na walkę z lewiatanem. Chociaż mam nadzieję, że nie będę z nim walczył. To jest lodówka? Tak, lodówka, no a co? Dobra, słuchajcie, idziemy do Lost River, do biomu wulkanicznego. Nie wiem, czy tutaj był... Tak, no tutaj jest biom wulkaniczny. Okej, dobra, to zejście jest takie troszeczkę klaustrofobiczne. Ale idziemy do góry. Brniemy dalej. O kurde, no dobra, come on, come on. I tak mamy, o Boże, to jest najgorsze. Ktoś z was napisał, że to jest bardzo irytujące w Minecrafcie i rzeczywiście tak jest. Płynięcie w górę w tunelu 1x1. No dobra, okej, wypłynęliśmy. Jesteśmy, o kurczę, jak to wygląda, patrzcie. Book and Quill, jakaś notatka. Widmowe ziele, mamy to. Okej, dobra. Oho, dobra, notatka, pewnie to jest język... Język obcych, ale jak oni tam mieli, jak ta rasa się nazywała? Armos, 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 kim jesteś? O, ktoś żywy! Kim jesteś? Nazywam się Armos, byłem więźniem prekursorów. Właśnie, prekursorzy. Ale nagle woda wszędzie wyparowała. Prekursorzy wyszli, zostawiając mnie samego. A jak wyszedłem, to już ich nie było. Podobno wszędzie jest enzym 46. Wszędzie? Jak go pobrać? Nie da rady. Enzym zrobił się tak mały, że nic z tego. Ten Yosil, mój towarzysz, pewnie nadal choruje na ten katar. Nie może się nawet ruszać, więc nie wejdzie do wody, aby enzym go uleczył. Musisz mu dać enzym. Prekursorzy mają parę niedokończonych w tej swojej bazie. Aby się do niej dostać, musisz wejść
wejść dziurą, która została zrobiona przez te drapieżne ryby. Co to za szkielety i notatki? To szkielety prekursorów, wyszli stąd i zaczęli robić notatki, nie wiem czemu padli. Pewnie NZM-46 był dla nich śmiertelny. Wyszli stąd i zaczęli robić notatki. Okej. Dobra, słuchajcie, wszędzie jest NZM-46. No to jest NZM-46, tak? O kurczę. No dobra, trzeba gdzieś tam jakoś dostać. To jest, zobaczcie, Czacha. Lewiatana cesarskiego, który już nie żyje. Chyba. Dobra, słuchajcie, jest! Skrzynia z artefaktem. A? Hełm? Wait. Jest taki sam hełm jak mój, area artefakt, kurde, głowa krowy. Siarka, dobra, mamy siarkę. I mamy NZM-46, elegancko, o to nam chodziło. Świetnie, intuicyjna jest ta mapka, muszę przyznać. No i wygląda naprawdę bardzo ładnie. Dobra, wychodzimy stąd. Tam coś płonie, zobaczcie, coś ginie tutaj, nie mam pojęcia co to jest. Coś ginie, co ginie? Halo? Przepraszam bardzo, co tu ginie? Coś ginie? Nic nie ginie, dobra. Roxu, idź dalej, ale chcę jeszcze zajrzeć tutaj, bo tutaj może być jakaś ciekawostka, jakiś easter egg. Chociaż Czarnek chyba nie daje easter eggów na swoich mapkach. Dobra, idziemy. Słuchajcie, damy enzym temu jego koledze i wracamy do Roxa, ponieważ mamy wszystko już. A, tutaj tak paruje fajnie. Nieźle. Tutaj też jest ciało, zobaczcie, do środka możemy wejść? Nie. Fajny pomysł na zęby. Pomysłowe. Wracamy. Słuchajcie, wracamy. Wszystko mamy, misja wykonana. Zobaczymy, co dalej się wydarzy. Tak czy siak, pamiętajcie, że potrzebujemy tego enzymu też do zwykłego świata, żeby uleczyć ludzi. Ponieważ... O kurczę. To jest tyle tych pojęć wszystkich i tych nazw, że naprawdę można pozapominać, jak to wszystko się nazywało. No nic, lecimy. Dobra, Yossil! Yossil, dziękuję, już mnie nie boli, dziękuję, proszę bardzo. Nie ma za co. O, tu możemy wypłynąć. No dobra, to płyniemy, słuchajcie, do Roxa. Misja wykonana. Troszeczkę tutaj pobalowaliśmy. Tutaj już nic nie ma, prawda? Nie, chyba tu już nic nie ma. Dobra. Ale to jest zrobione bardzo fajnie, bo ostatnio to był taki blok po prostu z piasku zrobione, a to wygląda dużo, dużo lepiej, więc Czarnek, wielkie gratki. No okej. I powiedz mi, dlaczego tak dawno nie było twojej mapki? Co było powodem tego? Czy nauka, czy na przykład to, że mapka ci się usunęła? Daj znać. Bo naprawdę wszyscy się stęskniliśmy za twoją twórczością. Dobra, okej, słuchajcie, śmigamy do góry. Pamiętajcie, że możecie zagrać w tę mapę sami i koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, nie łapeczkę w górę, tylko diaksa dla autora, bo no, chcemy tutaj zmotywować Czarnka, żeby tworzył kolejne mapki. No i są one jedyne w swoim rodzaju. Dobra, okej, w takim razie, Roxu, czekasz na mnie, czekaj, zaraz do ciebie przyjdę. Spokojnie. I co, i zbudujemy rakietę, rozumiem, i odlecimy stąd, tak? Chyba tak. Ciekawy jestem, czy będzie na przykład jakaś animacja budowania tej rakiety. Czy coś takiego? Nie wiem, zobaczymy. Ale cóż, gdzie Roxów? Dwóch? Tam. Tam pracę w ruch! Ha ha! O Boże, dobra. Rox MB, słuchaj, mam dla ciebie bardzo dużo rzeczy. Świetnie, no to lecimy! Okej, poleciliśmy. Xardas, może Xardas skin ci się jakoś tutaj psuje. Dobra, słuchajcie, wróciliśmy do Xardasa. Witaj. Co jest? Właśnie miałem startować rakietę. Wiem, cały czas cię obserwuję. Widziałem, jak bierzesz kamień i zbierasz te surowce i w końcu cię przeteleportowałem. To po cholerę ja zbierałem te surowce, aby pomóc Roxowi z Subnautiki. Dobra, masz kamień ogniskujący, tak? No, tyle, że uszkodzony. Uszkodzony? O cholera, co teraz? Dobra, nad tym pomyślimy kiedy indziej. Zostały nam jeszcze 3 kamienie. Kolejny nie jest w tak miłym i przyjaznym miejscu za planeta 4546b. Kolejny jest w placówce Aperture Science. Uważaj tam. No to portal Aperture Science. Jak się tam dostanę? Mogę cię przeteleportować do wejścia do placówki. No to teleportuj, lecimy z tym koksem. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na miejscu. Okej, tunnel. Boże święty, co za niki. Jak masz jedzenie, to tu je wrzuć. Tunnel? Masz jakieś żarcie? A co? 2 dni nic jadłem, do cholery! Jak zaraz czegoś nie zjem, to oszaleję! Oddałbym życie za kawałek sera! Daj ser, skąd mam ser? Tak, tak, naśmiewaj się ze mnie dalej! Daj coś do jedzenia, bo zwariuję! Okej, nie mam jedzenia, ale mam złote jabłko, ziomeczko, mógłbym dać ci złote jabłko, chcesz? A to nie, dobra, idziemy, słuchajcie. Idziemy w takim razie do Aperture Science. Oż! O kurcze! Naprawdę to zrobiłeś, Czarnek? Ej. Idziemy dalej. Przyjazny turet. Okej, no to ten, co strzela. Witaj w Aperture Science.
Poszukuję kamienia ogniskującego. Ach tak, kamień ogniskujący jest w posiadaniu GLaDOS, ale cię do niej nie dopuszczą. Musisz zdobyć zaufanie rdzeni strażników, aby cię do niej dopuścili. Powodzenia, przyjacielu. Okej. O Boże. O Boże. Space Core. O bo, ale nick. Space Core 95. Shadow. Magia. Agumu, generał wieżyczek. Tam jest jakiś... Co tam jest? Tanato? A tu jest Whitley. O, Whitley! Pogadam najpierw z tobą. Skrzynka, w której wszystko masz, o co zapytasz? O. Witaj, człowieku. Jestem po obejrzeniu filmu Star Wars. Genialne. Genialne. Chcesz... mogę ci wypożyczyć. Okej. Masz w tej skrzynce. Jesteś w stanie dać mi list polecający? Oczywiście, kolego. Masz skrzynce. Nie jestem tak jak inne rdzenie. Nie potrzebuję niczego w zamian. No dobra, no to wszystko w tu i tutaj jest. Okej, ale czekajcie, zapytajmy się najpierw, o co chodzi, bo... Space Core może najpierw? Space Tai. Okej, jesteś w stanie mi dać list polecający? Space, tak. Jeżeli Space odzyskasz Space, mój film Star Wars od Whitley'a. Zobaczę, co da się zrobić. Okej. Space, dobrze. No tak, ale to Whitley mówił Space chyba, nie? Space, coś takiego, pod koniec. Oglądałem zakończenie, tak, oglądałem. Niestety oglądałem zakończenie, a po prostu chciałem zobaczyć, bo to było świetne zakończenie. Nieważne. Dzięki, Space, stary, oto list, Space. No to mam list, słuchajcie, no to mogę już wejść w takim razie do GLaDOS. Ale zobaczmy, co oni tu jeszcze chcą. Agumu, generał wieżyczek. Jestem Agumu, generał wieżyczek. O co chodzi? Ostatnia jedna z wielkich wieżyczek pojawiła się obok domu Macieja i zagradzała drogę na miasto. Co? A, że co? Kto do cholery wysłał wielką wieżyczkę? W sumie ostatnio kręcił się tu ktoś podobny do ciebie, ale cały ciemniejszy, bardziej szary. Zebrał listy polecające i poszedł do GLaDOS i tyle go widzieli. Dam głowę, że to jego sprawka! Kto to mógł być? Raczej nie Czesiek. Dobra, magia. A, to może był ten doktorek jakiś, wiecie. O kurczę, dobra, magia. Witaj, jestem magia. Pewnie chcesz się dostać do GLaDOS. Niestety ja nie mogę dać ci listu polecającego. Nie mam nawet czasu, aby go napisać. Muszę pilnować czerwonego żelu. Idź do fabryki żelu, tam ktoś pewnie ma więcej czasu. Czerwony żel? A, to jest albo odbijające, albo coś takiego. Dobra, i mamy tu jeszcze Shadow, cień. Witaj, jeśli chcesz przejść, musisz zebrać 3 listy polecające. Dobrze. To wróć, jak będziesz je mieć. A, no tak, 3. To idziemy dalej. Jak na razie mamy tylko jeden list polecający. Tanato, okej. Jeśli szukasz listu polecającego, mam to gdzieś, bierz go i jest tu w skrzynce. Okej, dzięki stary. Mamy drugi. Czy mamy 3? Mamy 3 już. Okej, dobra. Dostać się do GLaDOS. Quest zrobiony. No to mamy to, Szaro. A czekajcie, coś do jedzenia mamy może? Który chciał coś do jedzenia? Ten na górze. Nie wykonaliśmy jakiegoś questu? Dobra, nieważne. Shadow, proszę bardzo. Właź. Okej, okay, włazimy. Futurystycznie. Muszę przyznać. Fabryka żalów. Okej, okay, jesteśmy w fabryce żalów. W porządku. Co to jest? Fabryka żelów. Okej, okay, no kreatywnie, muszę przyznać, naprawdę kreatywnie. Dobra. Połączenie wszystkich żelów, efekty nieznane. To może połączymy wszystkie żale. Żel niebieski, wielkie skakanie. Żel żółty, szybki bieg. Żel czerwony, szybki bieg i większy skok. Żel guma, zmazuje wszystkie efekty żelów. Grzejnik. No dobra, Geralt. Siema, Geralt. Nazywam się Geralt, co tu robisz? Wybieram się do GLaDOS. To, żeś pojechał do GLaDOS, ha! Jest 95% szans na to, że nie przeżyjesz spotkania z nią. Ostatnio jest nieźle wnerwiona. Ktoś ukradł jakieś coś jej. A co ja tam wiem? Jestem zwykłym mechanikiem. Mój pradziadek wymyślił wieżyczki. Co to robisz? Co to za robot? Ten robot to mój nowy projekt. Nazwałem go Mechaniczny Golem. Wiem, mało oryginalne. Dobra, ja muszę wracać do pracy. Miłego spotkania z szefem. Idź prosto, lewo i w prawo. Na pewno trafisz. Prosto, lewo i prawo. Dobra, trafię. Czesiek, co ty robisz, Czesiek? Nie widziałem cię. No, teleportowałem się do ciebie już z 15 razy i za każdym razem koordynaty były złe. Ale w końcu cię znalazłem. Muszę ci powiedzieć coś. Co?
To twoja kopia z mrocznego wymiaru jest tutaj! Musisz go pokonać! Ukradł GLaDOS kamień ogniskujący i planuje go zniszczyć! Musisz go pokonać i zabrać mu ten kamień! Idź do GLaDOS, ona ci powie więcej! Dobra, mam nadzieję, że nadal udaje mi się udawać jego głos, taki wiecie... O tak, ja, mi się udał, ratuję świat! Czekajcie, moja kopia tutaj jest, to jest ważna sprawa. Dobra, idziemy w lewo i w prawo. Aha, no to trafiliśmy. Rose, kim jesteś? Spieszę się. Po co tędy przechodzisz? Zamierzam iść do GLaDOS. To widzę, ale po co? Idę przejąć władzę nad całym obiektem, idę po kamień ogniskujący. Idę przejąć władzę nad całym obiektem. A tak serio? Idę po kamień ogniskujący. Kamień został skradziony, ten kto go ukradł nadal tu gdzieś jest. Znajdziemy go! Kim jesteś? Jestem Rose, cyborg. Uratowała mnie GLaDOS, byłam ciężko ranna, ale GLaDOS zmieniła mnie w cyborga. Kto cię tak pokiereszował? Złodziej kamienia! Zostałam wysłana, aby go odnaleźć i odzyskać kamień, ale nie dałam rady. Musi być silny, musisz być kiepska. Chcesz, mogę cię pokieroszować moim działkiem? Tylko żartowałem. Ten koleś miał jakiś mega hipermiecz. Powodzenia, bo pewnie GLaDOS wyśle cię za nim, pa! No pa. Okej, okay, GLaDOS? Jest GLaDOS! OMG, grzejniki! Dobra, GLaDOS? Ho, ho, ho! Okej, okay, niezła. Niezła GLaDOS, muszę przyznać. Pogadajmy z tobą. O, kolejny obiekt testowy. Nie przychodzę do ciebie, aby być obiektem testowym. Rozdrażniona. A więc, co cię do mnie sprowadza? Kamień ogniskujący. Kamień został skradziony. Złodziej uciekł w głąb tych reaktorów po prawej ode mnie. Mówisz o tych grzejnikach. Ukradł też ważny rdzeń. Jak go znajdziesz i odzyskasz rdzeń i kamień, będziesz mógł zostawić sobie kamień, ale rdzeń masz mi oddać. No dobra, okej. Okay. A więc powodzenia, ale jak postanowisz mnie zdradzić, nie będzie litości. Okej, okay. No dobra, GLaDOS, nie patrz się tak na mnie, bardzo proszę. Dobra, gdzieś w te grzejniki zwiał. Słuchajcie, ustaw tu sobie spawn pointa. Miłego próbowania złapania mnie, Dark Roxu. No Dark Roxu, Dark Roxu. Stwierdziłem, że złapanie mnie może sprawić wiele trudności, więc dam wam fory. No to mikstury widzenia w ciemnościach. Ha, dzięki stary. Okej, okay, dobra, 8 minut, bez problemu mi wystarczy. Co ja mam wpisać? Spawn point. Spawn point, dobra, jestem. I wezmę jeszcze game rule, chociaż to już pewnie jest. Keep inventory true. Nie chciałbym tego wszystkiego stracić. Weźmy sobie, wypijmy miksturę widzenia w ciemności, ale ja cały czas widzę w ciemności. No dobra, nieważne. Okej, okay. no, złapanie cię. Tym bardziej, że jest to parkour, ale spoko. Może damy radę. O, dobra. Nie ma takiej tragedii. No, dzięki Czarnek, że tutaj postanowiłeś nie wyżywać się na mnie, jeśli chodzi o parkury. Bo proszę bardzo, jak mi to ładnie wychodzi. Oh yeah. Runler. Co? Gdzie jestem? Czekajcie. To są reaktory? To jest jakaś kuchnia? Widzę, że jesz tosty i pijesz cały czas browarka. Runler? O co tu chodzi? Jesteś kolejną osobą, która przebiega tędy, jakby goniło ją stado os. Kto tu jeszcze przebiegał? Osoba wyglądająca jak ty, ale była mroczniejsza. Poszła lewymi drzwiami. Była mroczniejsza. Lewymi drzwiami poszła. To złe drzwi, mordo! Dark Roxu. Dark Roxu! Dobra, bierzemy broń, słuchajcie. No, Dark... Okej, okay, dobra, Dark Roxu chce ze mną walczyć. O Boże, 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 nie! Okej, okay, dobra, zobaczymy jaki on jest mocny. Dark Roxu. Okej, okay, dobra, dobra. Na trzy strzały. Nie możesz nie możesz się mierzyć ze mną z prawdziwym Roxem. Chłopcze, kim ty jesteś? Miecz mroku, 10 attack damage. Okej, okay, dobra, o, kamień jest. Dobra, co to jest? Skradziony rdzeń, dobra. No to słuchajcie, Dark Roxu utknął w takim pomieszczeniu. Zobaczcie, nie miał wyjścia, więc zabiliśmy go. Nie była to jakoś emocjonująca walka, muszę przyznać, ale daliśmy radę. Dobra, słuchajcie, no patrzcie na to, jak ja skaczę. No przecież to... Dobra. Tego miało nie być. Nieważne. Wypływamy. To będzie szybciej. Po prostu postanowiłem, że drabinką będzie szybciej, więc na spokojnie. Dobra, wychodzimy. Wylałem wodę, jakbyś spadł, Dark Roxu. Okej, okay, dzięki Dark Roxu. Jesteś naprawdę przyjacielem dla mnie. No po prostu, no zachowujesz się jak prawdziwy Roxu. Prawilny Roxu po prostu, no. Dobra, GLaDOS, siema, mam dla ciebie rdzeń. Dobrze, się spisałeś, zatrzymaj sobie kamień. Dzięki wielkie. Okej, okay, jesteśmy przy Xardasie, słuchajcie. Bardzo fajna tekstura, podoba mi się. Xardasie, jesteś. Masz kamień ogniskujący? Pozostały nam jeszcze dwa. Ech, to gdzie jest kolejny? W tym miejscu, gdzie to spędzisz wiele czasu na poszukiwaniach. Naprawdę wiele. Kolejny kamień znajduje się w Jarkendarze. Jarkendar? Czyli co to?
Pradawna kraina, pełna zła. Spróbuj w niej odnaleźć Saturasa. On ci pomoże. Saturas? Musiałem walczyć z Darkroxem. Wiem, widziałem twoją walkę. Posiadasz teraz miecz z mrocznego wymiaru. Pomoże ci on w walce ze złem w Jarkendarze. Teleportuj mnie do Jarkendaru. Powodzenia. O! Jarkendar? Nie. Kamienny strażnik. What? Co się wydarzyło? Dobra, kamiennego strażnika rozwaliliśmy. Chciałbym mieć chyba ten miecz z czarnego wymiaru. Tutaj mam go. Dobra, weźmy go. Pięknie. No to teraz nam nic nie podskoczy. W takim razie, co my tu mamy? Moneta. Okej. Okay. Stara kamienna tablica. Stare zielone piwo. Szczęście mi daje. Wypiję sobie. Ojo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 j. Dobra, czekajcie, muszę zabić tego kamiennego strażnika. I jeszcze raz. I pięknie. Na trzy hity mam tego. Olbrzymi. Olbrzymi szczur. Okej, okay, dobra. Ci za co lubię mapki Czarnka, że to tyle się dzieje. Naprawdę, tu się dzieje tak wiele. Masakra, ale to dobrze. Mapa skarbu. Słuchajcie, wygląda to naprawdę ciekawie. Ta świątynia, czy tam Jarkendar. Kamienny strażnik! Pięknie. Dobra. Milten. Wow, słuchajcie. Co jest grane? Gdzie ja jestem? Milten, zobaczcie, ile tu jest ludzi. Cipher, Grim, a Ciphera już chyba znam. Masz trochę bagiennego ziela? Mogę ja z ciebie odkupić za bardzo dobrą cenę. Handel. Nie mam bagiennego ziela niestety, ale myślę, że jak będę mieć, to z tobą pogadam. Tutaj mamy Grima, tutaj mamy Miltena, Nasu. Słuchajcie, myślę, że ten trzeba skończyć. Dokładnie, ponieważ nagrywamy sobie już 27 minut, to jest wystarczająco. Strażnik bramy, ja chcę przejść przez bramę, a mogę przejść. O kurczę, to chyba mogę expić. Wow, słuchajcie, tam jest jakaś świątynia. Co tu się dzieje? Ej, Czarnek, naprawdę, to jest najlepsza twoja mapka, w jaką grałem. No dałeś czadu. Słuchajcie, gramy w takim razie, kontynuujemy mapkę już w przyszłym odcinku. Myślę, że jeszcze trochę tych odcinków będzie, ponieważ mamy jeszcze dwa do zdobycia te kamienne, chwileczkę, te kamienie ogniskujące, więc jeszcze troszkę zabawy tutaj będzie, ale zobaczcie, to wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Więc słyszymy się już w kolejnym odcinku, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, jeśli chcecie prędko odcinek. Możemy się umówić tak, że jeśli uda wam się dobić, słuchajcie, 6 albo, no 6, nie, no teraz podwyższmy poprzeczkę, 7000 łapek w górę, to kolejny odcinek wpadnie na pewno w poniedziałek, ponieważ w niedzielę może być z tym problem, jadę do Kalisza i ogólnie nie będę mieć dostępu do kompa. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć, hej! O Boże, dobra, normalny dzień Roxa, to jest normalna tajna misja Roxa, nienormalna tajna misja Roxa, w zupełności nienormalna. Dobra, trzymajcie się, zostawcie łapeczkę. Cześć!